odegranie piłki przez Nikolę Žigića. Jovanović zachował się naprawdę perfekcyjnie. Popatrzmy, Žigić w końcu wygrany pojedynek w powietrzu. Trochę chyba spóźniony Manuel Neuer. Zobaczmy teraz spokojnie na przebieg tej akcji. Ani Lam, ani Mertesacker nie byli tam w stanie przeszkodzić Žigićowi. Ten wykłada jak na tacy piłkę Jovanovićowi, ale trzeba także podkreślić umiejętność szybkiego kopnięcia piłki. Opanował i natychmiast